You make me go crazy, go crazy. You make me, you make me, you make me go crazy, go crazy. Zastanawiałam się przez cały czas, co mi przypomina ten twój pito, tak zwany rap. Pito, Despacito. Gorzej. Pamiętasz gorzej? Criss Cross? Jump? Jump! To? Nie! Ja, no. Mi się ogniki zapaliły, widzisz ten ogień? Widzę, od razu się podpaliłeś. Nienawidziłem tej piosenki. To byli tacy dziecięcy raperzy w za dużych spodniach. Z obniżonym krokiem. Zdecydowanie, tak zahaczali o podłogę. I jak słyszę, to jak słyszę ten twój kunszt rapowy, to od razu Criss Cross mi się przypominają. Dobrze, że nie mieli wanili, wiesz? Nie, no do mili wanili niestety jeszcze musisz, wiesz, dopracować troszeczkę. Mam. Tak, posłuchajmy. Oni mieli spodnie tył naprzód. Jump! Prawda. Jump! Jedziemy z tym koksem, poczustuję wszystkich dropsem. To jest piątek, nikt nie gada, sobota będzie blada. Słońce marne, stanie jednak, wszystko będzie nie tak. A wieczorem mamy grilla, przyjdzie może Maryla. Olfikiem tu przychodzi, nikomu to nie szkodzi. Niedziela jest dla nas, a niedziela jest dla nas. Tu mi wyszedłem z rytmu. Piosenka Jump, to po pierwsze, a po drugie... Czekaj, może być tak, Jump. Daj no jeszcze sobie na chwilę. O Jezu. Jump. I masz kotleta na talerzu, nożem go nie ruszaj w Gierzu. Z Gierzu możesz też i w Sztokholmie, bo wszystko tutaj. Aha. To wszystko tutaj. Bo wszystko tutaj i kotleta dziab na talerzu. Kotleta dziab. Wyciszasz mi, ja wybijam się z rytmu. Nie chcę cię przerażać, ale o to właśnie chodzi. Sztuka. Słuchaj, sztuka wymaga poświęcenia. Dajesz na chwilę, bo cię tam się przypomniało. Głośniej. Co to jest? Nie mów, że freestyler. Tak. A to jest akurat dobre, to nie, lubię. Nie, Adam, przykrywka jest dobra. Ale powiem ci, że dawno nie słuchałam Criss Cross. No. I to brzmi jak dwie małe dziewczynki rapujące. King Cross to masz tutaj za plecami, tak, wiesz? Tak, kawałek. O, freestyler będzie no. Dobry. Czekaj, ja znajdę tekst. Znajdź, a czy my nie robimy jakichś konkursów w tej chwili? Teraz śpiewamy. Bo to jest ta dłuższa wersja. Są priorytety, bo to jest to z przygrywką, to tak. Lubię. Nie przyspieszaj. Anna Bisior! Mają rak na mikrofon! Serio! A że co, że ryją? A! Czekaj, tego nie potrafimy, musisz do tego, do refrenu przejść, bo ja inaczej nie damy rady. Ja nie potrafię. No ja wiem, że spróbujesz, ale potrafię. Od razu ci mówię, jaki będzie efekt niestety. Nie ryzykujmy. Juhu, tak jest w tej piosence. Jakie juhu? No nie wiem, no coś tam śpiewałeś. Poczekaj, bo to w ogóle nie działają przyciski. Czy ty wiesz, że nie działają przyciski? I Daria. W ogóle mi nie działa ta klawiatura. Jezu, cenzura. Nie ma klawiatury. No to se dzieje, Larysa poczyta wiadomości. Uła. Poszło. Ale może, słuchaj, ale może jak przyjdzie, to chociaż freestylera włączy. Może, tak będzie, wiesz? Sobie zobaczy hity dzieciństwa. To włączmy może w Pride Standard. No dobrze, miało być tak pięknie. Posłuchajcie w takim razie czegoś zupełnie innego. Przegwizdane. Dziś dzieło wielkiej urody, cudne, wspaniałe, aż brak nam słów, żeby określić, nadchodzi, jak doskonałe to jest. Nadchodzi doktor Alban. Chciałbyś. Jezu, o to dzisiaj zadbam. O nie, uwaga, dziś gwizd mój. Drodzy słuchacze, przygotujcie się na dawkę wspaniałości. O, ja... O, my God! Jak to nagrywałam, nie było takiej wichury na początku, więc to są prawdopodobnie
efekty specjalne. Jakieś złośliwe. Tak, możecie nie wysyłać, nie ratujcie Anny dzisiaj. Byłby pierwszy doktor Alban, to byłby piękne. 7157 z hasłem Muzo, drodzy słuchacze. Teraz uważaj, co napisała proste. Kaśka. Haha, w temacie dzisiejszego tasiemca, to mój osobisty wujek był dublerem Leszka w Scenach na motorku. Kazik Pakulski, Żużlowiec z Łodzi. Pozdrawiam, my też pozdrawiamy. Sztos. To nie jest Don't Cry For Me, Argentina. Czekaj, jeszcze raz oficjalnie sprawdzę SMS-y, dobrze? Czuję się zawiedziona. Oficjalnie sprawdzę SMS-y. Mistrzowski freestyle weekendowy, rządzisz, jump, jump, Bisior will make ya, jump, jump, Bartek pozdrawia. Myślałam, że to Don't Cry Argentina, żaden Don't Cry For Me Argentina. Przegwizdane fatalnie, Bisior nagle wyślij pocztą, tak jak obiecałeś. Panie... Poczekaj, Michale, drogi, przegwizdane fatalnie, Bisior nagrodę wyślij pocztą, tak jak obiecałeś. To ty jesteś autorem tego SMS-a. Przypominam ci, że nagrodą jest Bisior, więc chciałam ci serdecznie pogratulować. Panie paczka i panowie, do niniejszym oświadczam dzisiaj po raz pierwszy w historii tego programu. Drugi. Anna dostała Albana za swój quiz i cała Polska śpiewa z nami. Anna ma Albana, bo przegwizdała dzisiaj z rana. Hej! Anna ma Albana, bo przegwizdała coś fatalnie dzisiaj z rana. Nie wycinaj mi podkładu bez tego jadu. It's, to jest twoje życie, ono płynie znakomicie. Nie umiesz dziś gwizdać, nie jest ciebie tu zły rym. Takiego. Wiesz, najgorsze w freestylowaniu są te złe rymy, które ci podchodzą. Ta zła myśl. Pan mi tu po angielsku, czekaj, daj mi trochę głośniej, bo się muszę wczuć. Tak, zagłuszę cię, to dobry pomysł. Uwaga, a jeszcze choreografia. To jest Anna, przegwizdana fatalnie. Anna, dzisiaj z rana, śmietana poranna. Anna, dzisiaj przegwizdała fatalnie. Pewnie nikt nagrody nie zgarnie. Chyba że powiem, że to był zespół, który występował na Orange'u 2 lata temu. Był też w Atlas Arenie, ja się przy nim wznieciłem. Facet gra na gitarze, ja przy tym nie byłem. I tu jest miejsce na rap. Tak. Uwaga. Tak. Mają, it's my life. Mają na koncie Nice of Sidonia, bo to właśnie za muzyką pogonia. Dobra, starczy już, nie będę ci gatował. No nie, starczy już. No. Anna, jestem z tobą, zaśpiewaj Bisiorowi w zamian. No nie, świat nie jest na to gotów. Czekaj, zobaczymy, czy ktoś coś odgadł w międzyczasie. Dał to doktor Alban. Anna, jestem z tobą, zaśpiewaj Bisiorowi w zamian. Tak, nikt tego nie zna, najstarsi górale. Wikipedia. Cicho, Robert, nie czytaj nawet tego. Nawet Robert Janowski po 10 minutach robi minę WTF. Jak mogliście pomyśleć, że to jest to? Don't cry for me, Argentina. Ten zespół tego nie zapina. Zwolniam, co to było? Mam tekst. My mad existence. I can't my promise. Osłonię mikrofon, żeby ci było widać. Don't keep your distance. Jestem jak Madonna. Ale refrenik jeszcze. Nie, to już było. To potem jest jeszcze End of the Fortune. No, to już jest za trudne. Ci tekst, nie? W duecie możemy to zrobić. Ale zgłaszam reklamację, tekst zatrzymaj się tu pojawia nie w czasie. Bo jest jeszcze propozycja, ludzie napisali, że to może być, wiesz co? Co że to może być? Darut i Sandstorm, wiesz? Dobra. Nie, to nie to włączę. Przepraszam, to przygotowałem na później, wiesz? O, to jest to. O! Jak? Anna tego nie przegwizdała. Nie ale... ma tego w jej repertuarze. Ale w poniedziałek. Czekaj. Szanuję ten beat. Szanujemy ten beat. No. Cały czas czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Co to za zespół, który ma najlepszą Sydonia w swoim repertuarze. Uwaga. Przy piątku czepiemy łbami. Czepiemy przy piątku łbami. Gdzie czepiemy, białe rękawiczki? Gdzie białe rękawiczki? Tam mam zapalniczki i nie wiem, co robię.
chodzę po tobie, a Larysa? Kujam jaka tańczę na tobie, bo cię niańczę. W programie dziś od rana to właśnie jest śmietana. Co z tą śmietaną ciągle, no? Najpierw śmietana, niż ten pasuje do wszystkiego. A śmietana z... śmietana... Nie był to Imagine Dragons Thunder. Nie, Larysa po drugiej stronie szyby. Nie wiem, czy zauważyłeś, usłyszała piosenkę Sandstorm i od razu... Cześć, no jest, dobra, wybawię cię, no, żeby było jakieś rozwiązanie. Nie. No. Tak, już podpowiedziałam, ale ludzie te piosenki nie odgadują, wiesz? No to jest skandal, uważam. Jak mogliście? To jest taki zawód, jakiego w życiu się poważnie spodziewałam. Ja się dobrze bawię, mam nadzieję, że wy również tak dobrze trafić, ja nie. Trafić Annę, po prostu zgarnąć całą pulę. To nie jest cała pula. To jakby wygrać turniej w pokera. To jest zaledwie jeden Alban przy twoich 20. Cicha! Co tu się dzieje? Co? Nie wierzę, że ta osoba jeszcze teraz nie odbiera. To jest po prostu... Halo. Dzień dobry, ktoś ty? Maja. Za dużo piosenek. Za dużo piosenek. Uwaga, uwaga. 3, 4. Jest, gdzieś jest, nie wiadomo. Refren. Wiedziałam, jak zawsze. Jak zawsze. Majka, czy ty wiesz, co za piosenkę przegwizdała Anna? No, przegwizdała Newsa. A piosenka się nazywa? Nieważne. No i żeby to było to. Czekaj, co to było? Starlight to był? An Uprising. Uprising to było? Co? Uprising. Maju, co to było? Uprising, no nie, jak to zgadłaś? Oh, yeah. Uprising, no powie ci szaleństwo. Ale widzicie, próbowałam się dzisiaj dorwać do was na Grę o Tron, a tutaj tylko w przegwizdanych. A ty lubisz Grę o Tron? A dlaczego lubisz Grę o Tron? Uwielbiam Grę o Tron. Co się takiego dzieje? To jest... Grę o Tron? To jest, wiecie, to jest taki... Esencja wszystkich możliwych złych rzeczy na świecie. Powiedz, jest nam pełno wybuchów i cypków. Powiedz nam, dlaczego oglądasz nieprzyzwoite seriale? No. To jest podstawowe pytanie. Bo mogę? Ładne. Ładne, powiem ci szczerze. Tu chciałem tak zakończyć ten nasze weekendowe spotkanie, dzisiaj przedweekendowe. Możemy sobie wszyscy razem zaśpiewać piosenkę dla Anny. Sara Anna. Kto gwizdze, także nikt nie zgaduje. Kto ma w szkole same dwoje, to Anna, nic się nie rymuje. No, dzięki. To było złe. Słuchaj, Majka. No. Prezenty, nie słuchaj Majka, tylko jak się do niej zwracasz do słuchaczki. Z wyślemy ci, Maju. W prezencie wyślemy ci Annę zapakowaną całą szary papier. Nie dostaniesz śpiewającego. I cała, nie dostaniesz śpiewającego bisiora. Będzie stała i całą noc będzie gwizdała ci, wiesz? No biorę w ciemno. Chciałem powiedzieć, Majka, że jestem wyczerpany dzisiejszym programem. Mam nadzieję, że wy jesteście również wyczerpani. Za chwilę będzie duże morze spokoju. Człowiek w sandałkach i klapkach jednocześnie przyjdzie Jabongiem Radia Muzy FM, czyli Pegas. Tak, zapraszamy serdecznie na jego cudowny tak, program. A my sobie już pójdziemy, wiecie co, bo jesteśmy już, naprawdę jesteśmy tym, Anna Miedziej wyczerpała, Majka, cius. 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 Bisior i Anna.